pomysł urodził się zupełnie przypadkowo. Monika Jack zaczęła rozmawiać z Mateuszem Jerzykiem, naszym stałym fotografem, i wymyślili, że skoro Monika przywiozła z Fashion Weeków znakomite, świetne ciuchy projektantów, światowych marek, może powinniśmy to wykorzystać. Urodził się więc pomysł zrobienia sesji zdjęciowej, którą stylizowałaby Jack jako stylistka. Jestem bardzo zadowolona z mojej pracy i mam nadzieję, że zdjęcia będą wyglądać równie dobrze, jak to wyglądało z backstage'u. Uznaliśmy, że nasza nowa dziewczyna, Alex, która ma bardzo dobre notowania i bardzo wysokie notowania w agencji AMG, będzie najlepszą kandydatką do tego, by spróbować zrobić z nią tą sesję. Świetnie rozumiała się na planie z Jackiem. Najbardziej podobało mi się to, że miała takie fantastyczne pomysły, takie różnorodne, i naprawdę to było fajne. A jestem pod wrażeniem, była to jej pierwsza sesja zdjęciowa, no to łapała w mig uwagi fotografa. Było to dobry wybór i że modelka sprawdziła się na pewno. Ogólnie atmosfera bardzo dobra. Jestem zachwycona i myślę, że będzie tak dalej. Używane kolory to biel i czerń. Zdjęcia też będą czarno-białe, przez co klimat będzie prosty. Najbardziej podobała mi się sesja z butami, z ściąganiem butów na nogi. Na samym końcu sesji zrobiliśmy kolejne zdjęcie, którego nie planowaliśmy wcześniej. Robił je Tomek Jankowski, nasz nowy fotograf. Była to Jack do spółki z Alex. Miały pierwsze swoje wspólne zdjęcie. Sesja wypadła znakomicie, Jack się świetnie sprawdziła w roli stylistki. Dobra zabawa i mam nadzieję, że dobre doświadczenie dla Alex. Współpraca, miła atmosfera, każdy jest dla siebie uprzejmy i było naprawdę super. Cała ekipa świetnie sprawdziła się na planie. Wszyscy tworzyli jeden zespół. Fotograf, wizażystka, stylistka, modelka. Po prostu super.